Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, co się przytrafiło w mojej hodowli. Zaczniemy od niemiłej dla mnie niespodzianki. We wtorek dopuściłem tam samicę na dole i kiedy przyszedłem im o 6 tak dawać im jeść, zauważyłem, że klatka była otwarta i samicy nie było w środku. Myślałem, że mi uciekła. No a myślałem, że po prostu wróci, bo czasem króliki uciekają, ale zgłodniają i wracają. No ale znalazłem ją 5 metrów od klatki. Została lizją po prostu zjadł. No i zostało po niej tylko trochę futra. No i chciałem Wam też również pokazać w moim dzisiejszym odcinku mój nowy nabytek. Samicę kalifornijską czarną. Jest ona ładnej, bardzo ładną budowę. Nosek i uszy mam też w miarę wybarwione. Co mnie jedynie martwi w tej samicy, to że jej barwa łapek, zwłaszcza tylnik, bo praktycznie nie ma tam barwy. Lecz myślę, że młode załapią po prostu barwę po samcu, tamtym samcu do góry. No i myślę, że będą ładne z nich króliki, z niej. Samica ma 7 miesięcy. Zakupiłem ją za 40 zł u takiego mojego kolegi. Nie jest ona jakaś przesadnie droga. Ani ładna też jest w miarę. No i to chyba co? Wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.